Nazywam się Łukasz Modelski. Witam Państwa na części historyczno-współczesnej dzisiejszego festiwalu. Oczywiście znają Państwo program, w przeciwnym razie by Państwo nie przyszli, ale dla formalności powiem jedynie, że najpierw mamy dwóch mówców. Pojawia się Pałac Króla Jana III, więc pierwszym mówcą będzie oczywiście Maciej Nowicki, szef kuchni Muzeum Króla Jana III w Wilanowie, rekonstruktor dań historycznych oraz uczeń, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, to się okaże, i współpracownik profesora Jarosława Dmanowskiego, który również w swoim czasie się tutaj pojawi. Na początku Maciej Nowicki, potem z kolei Bogdan Gałązka, czyli Malbork, Gothic Cafe, także rekonstruktor, a także przewodnik po zamku i krzyżak, można powiedzieć. Nim to jednak się stanie, bardzo poproszę o dwa słowa pana dyrektora Pawła Jaskanisa z Muzeum Króla Jana III w Wilanowie. Nie wiem, czy pan dyrektor jest tym zaskoczony, nie przypuszczam. Cały czas improwizuję w pracy. Szanowni Państwo, jestem bardzo rad, że Warszawski Festiwal Kulinarny odbywa się w takim trójkącie instytucji, które są zainteresowane dobrą jakością życia. Dzielnica Wilanowska reprezentuje zapewne najbogatszą populację w naszym kraju, najbardziej zainteresowaną wyrafinowanymi sposobami bytu. Warszawa też należy do takich miast. A to jest nasza klientela muzealna. Po drugie, w naszej misji muzealnej starałem się ułożyć w poprzednich dziesięcioleciach to, co nie wychodziło, a w tym ostatnim dziesięcioleciu właśnie odpowiedzieć na pytanie proste, czego potrzebuje współczesny Polak. Bo okazuje się, że tego, co najprostsze, co jest najbliższe jego wrażliwości, chociażby jedzenie. Potem jest ubiór, no, ci bogaci myślą o wyrafinowanych samochodach, jest taki salon niedaleko, który jest poza sferą wyobraźni, ale na co dzień w tej sferze wyobraźni mieści się jedzenie. Jak jeść, jak żyć zdrowo. I na to pytanie odpowiadamy naszej publiczności muzealnej. To nie jest myślenie teoretyczne, bo je trzeba uprawiać. Co prawda historia jest tą matką, nauczycielem życia, ale praktyka przede wszystkim te życie poprawia. Dobrze pokazuje to stan tutaj frekwencji w tej sali, dlatego że dzisiaj o 10:00, kiedy troje naszych pracowników, właśnie Maciej Nowicki, Paulina Szulis-Kucinicak, Grzegorz Mazur opowiadali o naszym muzealnym programie, nie będę powtarzał, że to ta sala była pełna. Więc praktyka i edukacja kulinarna, ale bez historii tego się nie uda zrobić. Także bardzo dziękuję panu profesorowi Jarosławowi Dumanowskiemu za to, że zechciał nam zaproponować i podjąć taki temat, który myśmy próbowali podjąć, może też sobie całkiem nie udaje, te 10 czy ileś lat temu, poprzez malutkie prezentacje dla naszej publiczności tego, co nam się wydawało, wtedy to jeszcze Jerzy Poznański organizował, tak żeby to było smakowite, dobre, pobudzało wyobraźnię. I to się zaczyna udawać. Ale bez źródeł historycznych, o których będzie dzisiaj mowa, ta praktyka byłaby żadna. Więc w największym skrócie, muzeum jest po to, żeby uczyć historii i ją smakować, praktykować. I taki jest, myślę, sens całego programu Warszawskiego Festiwalu Kulinarnego. Panu Grzegorzowi Łapkowskiemu dziękuję za tą inicjatywę i to myślenie wielkiego edukatora i społecznika i osoba, która no, troszczy się o nasze zdrowie tak naprawdę i dzieci. Muzeum to są głównie dzieci, młodzież, komercyjnie trochę dorośli. Tutaj jest cała tajemnica. Dziękuję uprzejmie panu dyrektorowi. Dziękuję panu dyrektorowi. Bardzo dziękuję. Doskonale przygotowana improwizacja. Powinienem pana Bogdana Gałązkę wspomnieć, który gdzieś tutaj... A, jest też w cieniu schowany.
ponieważ chciałbym, jeśli ty nie przygotowałeś tego, pewnie to przygotowałeś, powiedzieć, dlaczego tak fajnie w muzeach wychodzi ta rekonstrukcja historyczna i prowadzenie u was biznesu twojego w muzeum, a u nas w muzeum biznesu muzealnego z udziałem przedsiębiorców. Dziękuję. Nie uprzedzajmy faktów, dziękuję bardzo, o tym też będziemy dzisiaj rozmawiać. Czas w takim razie. Maciej Nowicki, pierwszy temat, mikrofon. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, Maciej Nowicki, Muzeum Pałacu Kolejności w Wilanowie. Dziękuję panu dyrektorowi, dziękuję panu profesorowi Dymanowskim, że jest z nami, ale jest z nami jeszcze jedna bardzo ważna osoba, która jest duszą, motywatorem, taką jednostką dyscyplinującą wszystkie zainteresowane strony, czyli pani Elżbieta Grygiel, kierowniczka działu komunikacji społecznej. Tak naprawdę te książki, to całe gotowanie, smakowanie, laskanie, zachwyt, czasami nie zachwyt, to jest praca naprawdę bardzo zbiorowa i zespołowa, w zasadzie całe muzeum. Ja absolutnie nie będę mówił o książkach, nie będę mówił o innych aspektach. Chciałbym poświęcić ten czas, który został mi ofiarowany, na to, żeby powiedzieć, jak generalnie kucharz z wszystkiej strony praktycznej widzi pracę ze źródłem, czyli z czymś tak naprawdę, co nie wiemy, czy istnieje, czy nie istnieje. Jeszcze raz, tak w głowie porządku, kompendium folkloru, koniec XVII wieku, pada was dobra, smażenia różnych konfektów, koniec XVII wieku, kucharz doskonały, książka, w zasadzie nie polska, tak jak wcześniej mówiliśmy, podczas ostatniej naszej prelekcji, książka, która zgodnie stwierdziliśmy, że była tyle razy wznawiana w Polsce, była tak popularna, że grali historycy, kucharze, specjaliści, ludzie, którzy zajmują się tematem, uważają, że jest to część naszego dziedzictwa. Ona tak wrosła w to, co jemy, tak naprawdę często gęsto nie jesteśmy z tego w stanie jakby zrozumieć tych wszystkich nitek łączących nas z tą książką, że tak naprawdę, jeżeli byśmy mieli porównać to, jak dzisiaj wyglądają nasze dania, to tak naprawdę o wiele bliżej nam do książki i przepisów z Kucharza Doskonałego Wojciecha Wielątka niż kompendium folkloru i mody bardzo dobrej smażenia różnych konfektów. Ja na chwileczkę wrócę do w zasadzie dwóch pierwszych przepisów, od których zaczęła się w ogóle moja przygoda z historią kulinariów polskich, ponieważ przed 90, tak mniej więcej 89 rokiem, ja byłem zapraszany do nowoczesnej kuchni europejskiej i zachwycony tym, czym większość szefów kuchni, która pracowała wtedy za granicą, aż właśnie profesor Dymanowski przesłał mi dwa pierwsze przepisy z mody bardzo dobrej. Na początku, tak jak w większości, wydawało się to strasznym bełkotem, ponieważ mamy do czynienia z przepisami, które są pozbawione jednostek wiary VAR. Bardzo archaiczna z dzisiejszego punktu widzenia, z punktu widzenia dzisiejszej wrażliwości gastronomicznej przepisami. I co z tym dalej robić tak naprawdę? Pytanie o interpretację to jest jakby, no, mam bardzo mało czasu, więc postaram się przedstawić się na najważniejsze pytania i spróbować na nie odpowiedzieć. To jest przepis, generalny przykład. Weźmij animelinię mało, to jest mleczka z cieląć, odciągnij trochę, usiekaj, przydaj cytryny w cukrze, w kostkę rożynków drobnych, cukru, cynamonu, masła płukanego, nałóż tort z jakiegokolwiek ciasta, a daj piękną kopertę, a tu cukrowawszy, upierz i daj na stół. Generalnie pracując z przepisem, mamy do czynienia z dość surowym przekazem odnośnie produktów obróbki, mamy do czynienia tak naprawdę z czymś kompletnie zapomnianym. Ja już nie mówię o tym, że mamy do w rękach poprzez to, że przewydajemy te książki, mamy do czynienia już z w zasadzie obrobionym, wyszlifowanym diamencikiem. Nie musimy przechodzić przez modlę tego, co historycy robią, czym się zajmują w archiwach i potem pracą przenoszenia tego, w cudzysłowie, na język dzisiejszy polski, ale dla praktyka, co moglibyśmy z tym przepisem zrobić? Co ten przepis nam mówi?
Czyli mamy wymienioną grasicę, cytrynę, cukier, rodzynki, cynamon, masło, port. I teraz tak, po pierwsze nasuwa się pytanie, czy my jesteśmy w stanie odszyfrować i ugotować to danie, dysponując całą gamą pomocy naukowych, specjalistów z innych dziedzin, rycinami, etc., etc. No absolutnie nie. Jeżeli ktoś się mnie jakiś zapyta, logicznie, dlaczego to smakuje tak jak smakuje, odpowiem oczywiście, że nie wiem, skąd mam wiedzieć, tak? Czyli z jednej strony ta nasza praca rekonstruktorska bardziej przypomina takie wróżenie z fustów i sztukę niż rzemiosło. Bo rzemiosło to są twarde dane, tu się odrodzisz, czarne, białe, gotujesz, są wnioski, może być albo w lewo, albo w prawo, marchew może być lepsza lub gorsza, jesiot może być z takiego fenolalnijnego, ale zawsze to jest mniej więcej ten sam duch i operujemy mniej więcej na tej samej płaszczyźnie. Natomiast w tym momencie tak naprawdę mamy za mało danych, żeby ten przekaz zrekonstruować mniej więcej jeden do jeden. To jest w zasadzie, tutaj w ogóle mówimy też o samym terminie rekonstrukcja, co w zasadzie należałoby zamiennie stosować jako odtwórstwo historyczne. Tak? Że jakby to jest gonienie takiego króliczka, którego my w stanie dogonić nigdy nie będziemy, bo to jest dążenie do ideału. Produkt się zmienił, cytryny i wygląd, i smak. Jakiego cukru? Jesteśmy w stanie powiedzieć mniej więcej, jaki to był cukier, ale dokładnie nie jesteśmy w stanie otworzyć jego smaku. Tak? No i co autor miał na myśli, mówiąc nałóż tort? Czyli możemy powiedzieć, że była to rodzaju dzisiejszej koperty, kieszonki, używając terminologii klasycznej kuchni francuskiej 70., 60., 70. lat. Czyli można by powiedzieć, że mamy do czynienia z zapiekanką, z posiekaną cytryną, doprawioną cukrem, grasicą, cynamonem, czyli takim z najbardziej reprezentatywnych smaków epoki, i zapieczoną. I teraz dla współczesnego kucharza, szefa kuchni, rekonstruktora jest wiele wyjść. Z perspektywy i odbiorców oczywiście, no, cały czas ten przedmiot definiujący i definiowany zmienia się w procesie odtwarzania tego przepisu. Ponieważ bardzo ważne jest, dla kogo odtwarzamy, kto jest, z kim się komunikujemy. Czy to jest dziecko, które ma 8 lat, czy to jest dziecko ze szkoły gastronomicznej, które jakieś tam przygotowanie merytoryczne gdzieś tam już na praktykach było, czy mamy do czynienia z naukowcem, z historykiem, który jest archeologiem, który mniej więcej już jest w stanie być przygotowany do tego, jakie smaki będą, czy też mamy do czynienia z obcokrajowcem. Mam już duże doświadczenie w goszczeniu, gotowaniu przy różnego rodzaju okazjach dużych muzealnych, konferencji naukowych, szkoleń, warsztatów z dużą ilością osób z zagranicy. I za każdym razem ja chciałbym wiedzieć, dla kogo ja będę gotował. Najbardziej wymagającym klientem, jeżeli chodzi o kuchnię polską właśnie XVII wieku, gościem, który jest najbardziej wymagający i który najwyżej wystawia potrzeby, to jest Polak. Jest presumpcja, tak? To nie jest polskie. Tak? Jeżeli podamy mu wątróbkę, będzie to zbyt prozaiczne, bo już gdzieś tam jest ta presumpcja ujemna, nie wątróbka, nie, dlaczego? Tak? Kapusta z grochem, nie. Z okazji konferencji MIMUS 3 lata temu nigdy nie zapomnę tłumu muzealników z Azji głównie, którzy naprawdę mocno nie weszli tego gara z kapustą i z grochem, tylko dla nich smakował wybornie. Czyli to jest jedna strona medalu. Zupełnie inaczej interpretujemy dany przepis dla dziecka, nie wiem, 8-9-letniego. Tak? Wtedy najprawdopodobniej ten przepis, byłby zdyskwalifikowany. Wybralibyśmy przepis o wiele łatwiejszy na przydatną zupę, na gotowane mięso, gotowaną rybę z bardzo prostymi warzywami, owocami czy dodatkami, grochem, kaszą
czy innymi. Zupełnie też inaczej będziemy przygotowywali dany przepis dla uczniów ze szkół gastronomicznych, tutaj podwyższamy poprzeczkę. Już nie mówię o kwestiach towaroznawstwa, bo nie ma na to czasu, ale mamy do czynienia, pracując ze starymi książkami kucharskimi, mamy do czynienia z zawrotną ilością produktów, których już nie mamy dostępnych, ze względów kulturowych, w wielu przypadkach ze względu na to, że chociażby jeżeli chodzi o ryby smokowe, wiele z tych ryb albo wyginęło, albo jest na liście gatunków zagrożonych, albo po prostu ze względów celowych też również. Tak? Chciałbym tylko przypomnieć, że cały czas mówimy o kupinie najmożniejszych ludzi w ówczesnej Rzeczypospolitej. To jest generalnie strona kucharza doskonałego i przed tym, o czym ja mówiłem, historyk, który pracuje z przepisami, mierzy się z przetłumaczeniem tego na dzisiejszą polszczyznę. To jest, chciałem Państwu pokazać, to nie jest trudne, w zasadzie to jest parę tygodni wczytania się i dalej pójdzie gładko, ale to jest jakby przykład, z czym pierwotnie się pracuje, z czym ma się do czynienia. To jest kolejna strona źródła. I kolejna książka, znaczy kolejne dwie książki do przepisów, recepty rozproszone z XVI i XVIII wieku. Bodajże najwcześniejsza jest z 1516 roku na pasternak domowy. To jest, generalnie moglibyśmy powiedzieć, mus z pasternaku z cynamonem i z miodem. Tutaj bardzo ciekawy przepis na imbir pieczony. A dlaczego te książki są jedynymi z moich ulubionych? Ponieważ ta możliwość interpretacji i taka definicja niedopowiedziana tego, czy ten przepis jest przepisem na finalny produkt końcowy do zjedzenia czy do wyleczenia. Jakby ta medycyna i jedzenie w zasadzie były tam nierozłącznymi i należy je traktować w zasadzie razem. Imbir pieczony to są staropolskie przepisy kulinarne, to są tak, źródła drukowane i kolejne tam to są źródła pekoksilne. Tych przepisów jest bardzo dużo. Sporo przepisów na octy, najmniej chyba na, w cudzysłowie można by powiedzieć, że materiały jest na dania główne mięsne i rybne, dość są to przepisy dość proste w porównaniu do przepisów z mody bardzo dobre i kompletnie folkloru kucharza doskonałego. Natomiast osoby, które mają zacięcie, jeżeli chodzi o octy, konfitury, susz, to jest absolutne Eldorado, to jest coś niesamowitego. To jest taka, w zasadzie to jest praca na lata, żeby to przepis przerobić każdy z tej książki ileś razy, wyciągnąć jakieś wnioski. Wiele przepisów, które są bliskie mojemu sercu z tej książki jest, chociażby prowadzę zajęcia z dziećmi, czy też z dorosłymi, daję przykład świadomości już parę wieków temu ludzi, którzy drogą prób i błędów w ciągu wieków doszli do pewnych wniosków, które potwierdziła nauka w XIX czy tam XX wieku. Natomiast na przykład przepis, ciężko już pisze, jak mięso gotować. Czyli jakiekolwiek mięso, weź użyj melon, żeby było większe. A czyli już mamy to, co potwierdziła w XX wieku nauka, przerobione generacjami praktyków. Mowa, nie wiem, nie chcę tutaj skłamać, zapytam się teraz profesora Dymanowskiego, nie wiem, czy pochodzi ten przepis dokładnie. Albo chlotec, tak? To jest Pałac Branicki, koniec XVIII wieku, też fantastyczny przepis na, to jest pradziad naszego chłodnika, zdaje się, że z jedyną różnicą, że jest tam dbany krzan. Swoją drogą, nie będę wchodził absolutnie, zajmuję się w ten temat, ale przeprowadzenie, i mamy to też gdzieś w planach, w dłuższej perspektywie czasowej, przeprowadzenie takich studiów, badań, zwał jak zwał, ale generalnie prześledzenie ewolucji przepisów od na przykład XVII, w
wbrew pozorom tych przepisów jest całkiem sporo. XVII i XVIII wieku do XX wieku jest absolutnie rzeczą pociągającą i my to kiedyś zrobimy, jeżeli będzie czas, już nie mówiąc o przepisach, które zostały przefrancowane do pierwszych polskich książek kucharskich. Czerwiński z tego co wiem, o których wiedział, i których nie, że są, nie są polskimi. Natomiast stali się z temu podczas goszczenia szefów kuchni i dziennikarzy z w zasadzie całego świata w Wilnie i Tracie. Pewien profesor z Uniwersytetu w Madrycie podszedł do mnie i mówi: Boże, wy macie la putrinę w książce. Ja mówię, że no mam. Przecież to jest nasze danie. To jest wasze danie. Jest w XVII wieku. Nazywa się Alla Putrin, zostało sproszczone. Czy smakuje? Tak. A czy macie jeszcze cały czas to w Hiszpanii? Tak, w pewnych rejonach Hiszpanii cały czas to mają. Alla Putriza i w zasadzie zdaje się Czerwińskiego było zbyt suszu za dużo dla tej pani, ale generalnie to jest ten sam przepis. Czyli prześledzenie tych przepisów, które funkcjonują przez ileś tam wieków świadomości ogólnoeuropejskiej, też jest bardzo ciekawy aspekt. Dobrze. Pozwolę sobie tak posegregować podstawowe problemy rekonstrukcji przepisu. Odbiorca. Wydaje mi się to dość bardzo istotne. Znalezienie potem języka, jakim będziemy do odbiorcy mówić. Tak? Jeżeli pierwszą funkcją języka jest komunikatywność, no to musimy znaleźć taką próbkę, taki kolor, taką formę estetyki, etc., żeby ten człowiek zrozumiał. Czyli proszę sobie wyobrazić, że ja teraz idę sobie z moimi pomysłami do przeciętnej warszawskiej restauracji, padę to na talerz, przychodzi człowiek, który absolutnie nie wie, skąd dane danie pochodzi, dostaje coś, co bardzo odbiega od estetyki, którą dzisiaj zwykliśmy nazywać nowoczesną, czy ogólnie przyjętą. Jaka jest reakcja najczęściej? Narzucenie? Najczęściej, tak. Tak, to się po prostu zmienia. Proszę zauważyć, to zrobi Robert Szupek, czy nowe menu Zoni Aleksandra Barona, gdzie ostatnio zauważyłem suma w szarym sosie. Tak? To jest bardzo cieszę w ogóle, że nawet na takiej płaszczyźnie językowej to wchodzi do menu. Miary i wagi to jest ten problem, który wcześniej wspomniałem. Różnice w percepcji. Nie chcę wchodzić tak w szczegóły, ale to jest gigantyczny problem, bo każda interpretacja, czy to próba odtwórstwa, nie wiem, zbroi XV-wiecznej, czy jakichś, nie wiem, no, niuansów militarnych, czy stroju, czy środków transportu, w zasadzie w mniejszej lub bardziej większej formie, że jest to co robimy, jest formą implikacji kulturowej. Czyli my wtłaczamy, nadajemy sens temu przepisowi taki, jak wyrośliśmy. Tak? Czyli doprawiamy tak, jak zwykliśmy doprawiać, nadajemy sens taki, jaki zwykliśmy nadawać temu jedzeniu, które teraz ma. Tak? Czyli jeżeli mamy do czynienia z przepisem, w którym mowa jest o tym, żeby najpierw ugotować, a potem upiec, no tak halo, gdzieś jakby jest jakiś zgrzyt. I tu jest ta różnica między o tym, jak ugotujemy. Jeżeli ja bym pracował w restauracji i próbował to danie wykonać tak, żeby gość je zrozumiał, tak? Nie maltretowałbym tego zwierzęcia podwójną obróbką, tylko dobrał taką, żeby zachować tą jednak jakąś historyczność, tak? I smak, ale żeby cały czas miał takie wartości, jak my dzisiaj przyjęliśmy za ogół do przyjęcia. Tak? Czyli tak to i chwistę. Dostępność produktu to jest to, tak, o czym też wspominałem. No, do 3/4 produktów nie ma na absolutnie dostępu, tak mniej więcej. I tu przewodnik profesor Dymanowski zawsze mówi, że kiedyś ludzie jedli więcej. No tak, bo jedli więcej, bo ta bioróżnorodność, nieznakomitym przykładem jest to, co się stało z olbrzymią ilością odmian drzew owocowych w Polsce. Tak, róż, jabłoni, śliw. Tego nie ma. Tak? Zapytane dziecko teraz, ile zna odmiany jabłoni, no to pewnie podpowie te 3 czy 4 odmiany, które są w sąsiedniej Biedrze, ale nie ma bladego pojęcia o tym, co jest teraz wektorem i odpowiedzi na pytanie, co jest dobre. Czy dziecko, czy też młodzież, to jest dorośli. Słodki, mam sobie słodki.
przemysł kreuje to, żebyśmy my lubili słodkie. Ale kiedyś, nie wiem, 100 czy 150 lat temu w Anglii czy we Francji, nie wiadomo, oczywiście w Polsce też była mowa o takich, a nie innych odmianach do takiej konkretnej potrawy. Tak, dobro obróbki termicznej, też o tym wspominałem. Granice, implikacja, rzetelność historyczna to jest też właśnie różnica między tym, że nie wiem, profesjonalny historyk, który miałby oceniać zgodnie z rzemiosłem to, co na przykład robimy w muzeum, byłby powiedzieć halo, halo, ale to nie do końca, tak? Tylko naszym głównym zadaniem w muzeum jest edukacja. Tak? Czyli musi być zrozumiałe. To nie jest jednostka badawcza, my się nie skupiamy na bardzo wąskim gronie odbiorców, tylko jednak jesteśmy rozliczani za to, żeby te dzieci przyszły. Tak? Jest ta frekwencja, niestety. To są twarde i reguły gry na rynku, rynek muzealny i kultury też niestety już staje się, albo się stał częścią. Estetyka, jeszcze raz estetyka. Dużo czasu zajmuje to, żeby większość przepisów zawartych w tych pierwszych polskich książkach kucharskich wyprowadzić tak, żeby były one mniej więcej zgodne z tą naszą wrażliwością oka, co czasami jest przyjęciem, no i osadzenie tego w kontekście. Nowa kuchnia, w cudzysłowie oczywiście. Gdzieś tam się przewinęła prośba organizatorów, żeby wspomnieć o tym. Oczywiście nie mam na to czasu, ale wypunktowałem parę rzeczy. Manifest, też w cudzysłowie, którego tak zapomniałem dokończyć. Ktoś kiedyś gdzieś powinien usiąść i napisać, czego my byśmy chcieli. Tak? Dziś jesteśmy w rozkroku między tym, co zrobiło środowisko szefów skandynawskich, a tym, co zrobili Koreańczycy. Dwa tygodnie temu byłem na Uniwersytecie w Seulu. Powstała tam organizacja, która nazywa się K-Hub. Czyli to jest kilkanaście uniwersytetów w Korei plus kilkuset badaczy. O dziwo tam szefów kuchni nie ma. Albo jest mało, albo oni się czasami ich pytają o zdanie. To jest generalnie gigantyczny budżet, ośrodki akademickie, grona akademickie, które zastanawiają się, co zrobić, żeby promować jeszcze bardziej kuchnię koreańską, która jest generalnie jednym z przykładów PIA w ogóle. Korea jest jednym z lepszych przykładów po Skandynawii, jeżeli chodzi o promowanie dziedzictwa kulinarnego. Zintegrowanie długofalowe działania PR-u. O tym będzie jeszcze mowa za chwileczkę i też jeszcze jutro z perspektywy państwa. Wyjście naprzeciw potrzebom tożsamości i zakorzenienia. To jest dla mnie bardzo ważny aspekt. Uatrakcyjnienie programów nauczania w szkolnictwie zawodowym. Temat rzeka, nawet w sobie wchodzimy, ale większość dzieci w szkołach zagranicznych w Polsce nie ma dlatego pojęcia o tych książkach, o których my dzisiaj mówimy. To jest brutalne, tak jest. Rozwój zainteresowania historią lokalną, ponieważ mamy mnóstwo do odkrycia, chociażby koła kół gospodyń wiejskich. Połączenie różnych sfer wiedzy. Jeżeli mielibyśmy mniej więcej tak zastanawiać się nad tym, czym jest nowa kuchnia polska, a czym była stara. No i czytelne kryteria wyboru literatury. Czyli tutaj musimy specjaliści wypowiedzieć tak naprawdę, z czego my powinniśmy rzetelnie korzystać przy doborze pomysłów, dań, idei itd., itd. Ale to jest praca do specjalistów, więc mi się czas kończy, więc muszę przewinąć bardzo szybciutko. To jest przykład kapusty warzywnej, z której zostało wyprowadzone już teraz mowa o kilkudziesięciu różnych tak, warzywach. To jest ewolucja, którą też się zajmujemy w Muzeum Polskim Dynowie, którą staramy się nauczyć dzieciom i młodzieży, że tak naprawdę to zboże, które my dzisiaj mamy, parę tysięcy lat temu wyglądało zupełnie inaczej. Tak jak kurczak, tak jak krowa, tak jak koza i etc. Kolorowo w muzeum tak staramy się funkcjonować. Nasz ogród odtworzeniowy, do którego serdecznie zapraszamy, który cały czas żyje i w miarę możliwości kami. I zapraszamy do Muzeum Pałacu w Milanowie. Dziękuję bardzo.